Od 1 lipca śmieci z terenu gminy Wieluń nie trafiają już na wysypisko w Rudzie, lecz do Dylowa pod Pajęcznem. To efekt braku kompostowni na rudzkim wysypisku. Kompostownia jest wymogiem koniecznym do tego, aby w Wieluniu zafunkcjonował tzw. RIPOK, czyli Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Prezes komunalnej Krzysztof Owczarek zapowiada jednak, że to przejściowa sytuacja, która na razie nie spowoduje wzrostu cen za śmieci. Instalacja jest bezpieczna, ona ma pozwolenie środowiskowe i bezterminowe, tak więc dopóki tam będzie miejsce na przyjmowanie odpadów, to ta instalacja będzie działać. Tylko tyle, że właśnie w zakresie odpadów komunalnych ustawodawca zdecydował, że tylko wielkie instalacje o statusie RIPOK mogą te odpady przyjmować. Tak do końca nie wiadomo dlaczego, no ale tak postanowił. W związku z tym my będziemy mogli przyjmować odpady o odpowiednich kodach, nie te zmieszane komunalne, tylko na przykład osady ściekowe albo z selektywnej zbiórki odpadów, to co zbierzemy selektywnie, albo też na przykład z zamiatania ulic. I te rzeczy będziemy mogli przyjmować do momentu, kiedy to składowisko się zupełnie nie zapełni, a odpady komunalne, tak jak sobie ustawodawca to postanowił w zakresie właśnie tego zbierania od mieszkańców, będziemy mogli przyjmować, jeżeli zostanie tam wybudowana kompostownia i wtedy mamy przyrzeczony status RIPOK po wybudowaniu kompostowni i wpisaniu nas na listę już funkcjonujących RIPOK-u, będziemy mogli z powrotem te odpady do Rudy przyjmować i tam je zagospodarowywać na miejscu, czyli znowuż przepuszczać przez linię do segregacji odpadów i dawać na kompostownię. Warto przy okazji dowiedzieć się, jak wygląda taka profesjonalna kompostownia. To nie mała inwestycja. Prezes komunalnej dokładnie to wytłumaczył. To są budynki betonowe. Dużo jest prac takich betonowych, żelbetonowych. Po prostu jest to taki wielki jak gdyby garaż, bunkier, gdzie w środku jest instalacja na odcieki, jest instalacja do napowietrzania i jest instalacja do zraszania. To wszystko jest komputerowo sterowane i monitorowane. Musi tam być odpowiednia wilgotność, od tego jest dawana odpowiednia ilość powietrza, wilgotności. Odcieki są odprowadzane i oczyszczane później. No i tyle. To jest po prostu ileś takich, trzy takie bunkry są tam przewidziane z takim sterowaniem, automatyką, oczyszczaniem. Nie jest to aż tak bardzo skomplikowane, ale jednak zawiera tam sporo elektroniki i takich prac budowlanych, więc myślę, że te 9 miesięcy to jest konieczny czas na wykonanie tego. Brak regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych niewątpliwie będzie się wiązał z podwyżką opłat za śmieci. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy ta podwyżka będzie i jak wysoka. Póki co komunalna zwiększone koszty za dowóz śmieci do Dylowa bierze na siebie. Będzie drożej, tylko jeszcze tak naprawdę nie wiadomo o ile, bo dopiero po pierwszych miesiącach to sprawdzimy, ile to będzie drożej. Dlatego, że część kosztów nam odpadnie, bo na przykład dzisiaj musieliśmy mieć koszty związane z energią elektryczną na linii do segregacji odpadów. Część odpadów, które wysegregowaliśmy, było nie do wykorzystania i musieliśmy za odbiór ich płacić. Teraz już tego nie będziemy robić, tylko będziemy wszystko odstawiać do Dylowa i oni tam to będą robić. Natomiast no, będziemy zdecydowanie tam więcej płacić, niż to byśmy zagospodarowali u siebie. Jak to wyjdzie? No, wstępnie miałem policzone, ale nie chciałbym podawać tych kosztów. Myślę, że straty będziemy ponosić z tego tytułu. Jak duże, nie wiem. Zobaczymy. Natomiast jesteśmy przygotowani na to, dlatego że my mamy przez okres czasu, kiedy spółka funkcjonuje, mamy zgromadzony kapitał zapasowy, gdzie możemy te straty pokrywać i tutaj to nie zachwieje działalnością spółki. A poza tym, no też jesteśmy teraz przygotowani na to, bo kupiliśmy zestaw, samochód, ciągnik siodłowy i naczepę, także tutaj od tej strony jesteśmy przygotowani. I myślę, że przez ten rok, gdzie nie będzie tej instalacji u nas, no, przetrzymamy to. I na razie tyle. Więcej o RIPOK-u, ale też letnich pracach modernizacyjnych w komunalnej powiemy już w temacie tygodnia. Zapraszamy.